Uwaga, klikam. O kur... Co ja robię ze swoim życiem? Siemanko mordeczki, ja jestem Blow i mam dla was przełomową, innowacyjną technologię, a mianowicie... Nautilus Rift. Jeżeli nie wiecie, czym jest Nautilus Rift, to... Znaczy, może najpierw wam pokażę, w czym on do mnie przyjechał, jak zapakowany. Tak, przyjechał do mnie w worku na śmieci. I nie dlatego, że po prostu jest to śmieć, tylko po prostu to tak śmierdzi, że go tak pakują. Ponieważ Nautilus Rift polega na tym, że gramy sobie w grę, a mianowicie South Park, który wyjdzie za niedługo. I gramy sobie w tego South Parka i zakładamy to coś, nie wiem jak to nazwę, no Nautilus Rift po prostu, na nos. I gramy w grę i mamy zapachy prosto z gry. Byłoby fajnie wszystko, gdyby nie to. No zaraz wam pokażę zresztą. I gra działa na tej zasadzie, że po prostu sobie chodzimy i tym przyciskiem pierdzimy! Robimy pierdy, więc ziomeczki, pamiętajcie, jeden pierd równa się jeden like, dlatego dawajcie łapki w górę. Tak, już? Mogę? Mogę? Nie wiem jak to będzie pachnieć, ale chyba jestem gotów. Jeszcze tego nie testowałem. Nie, serio, jeszcze tego nie testowałem, więc jestem ciekaw jak to będzie pachnieć. Uwaga, klikam. O kurwa. Cofam, cofam, nie dawajcie żadnych łapek w górę. To śmierdzi, what the fuck. Ogólnie powiem wam też ciekawostkę, a mianowicie jestem drugą osobą po PewDiePie'u, więc możecie pisać, że kopię od PewDiePie'a, która dostała to cacko do nagrywania w domu tutaj, w swoich czterech kątach. Dzięki, dzięki, subujcie dalej, no klikaj tutaj guzik, tak, subuj dalej, przeszkadzaj mi dalej, subuj i przeszkadzaj, no. Więc tak, dzięki bardzo Ubisoftowi, że załatwili mi to i mogę to nagrać, bo nie ukrywam, byłem strasznie ciekaw jak to działa i... Więc odpowiadając tak, śmierdzi... Okej, okay, tutaj mamy mamę. Oh, did you get locked out? I'm afraid little Eric put a lock on the door to keep me out. Czyli jednym słowem nasza misja to odnalezienie klucza do piwnicy. Ale po co mi klucz do piwnicy, jak ja cały czas siedzę w mojej piwnicy? W ogóle pan z Ubisoft, który mi to wszystko ogarniał, bardzo dziękuję mu, w ogóle pozdrawiam, bardzo mi miło. Powiedział mi, że jest toaleta i w tej toalecie możemy zrobić kupę. Tak, i musimy przycisnąć tak. No dawaj. Nie wiem, czy chcę to robić, nie wiem, nie wiem. Nie chciałem tego robić. Podnieśmy sobie tutaj rzeczy, wszystko najlepiej sobie tutaj poroz... Co? Czy to na szafce? Czy na szafce jest szminka? Tak, to jest chyba pokój seksmasterki, dobra, wyjdźmy stąd. To jest chyba pokój, gdzie znajdziemy ten kod, mam nadzieję. Patrzmy. Tutaj. Okej, okay, tutaj chyba będziemy mieli ten kod do piwnicy. Chyba z grobą, on chyba gorzej pisze ode mnie. Jest chyba kod. Czy naprawdę kod to jest fuck you mom? Wydaje mi się, że to nie jest kod, po prostu to tak na wypadek, gdyby mama by wbiła i szukała kodu, to akurat zobaczy fuck you mom, ale zobaczmy, dobra, sprawdźmy. Poczekajcie, możemy jeszcze coś tu zrobić? Możemy wyjść na dwór! Wow! I dlatego właśnie nie wychodzę na dwór. Czy naprawdę, żeby się zrespić, jeszcze raz musimy piernąć? Okej, było bez zapachu. Dobra, więc przejdźmy do piwnicy, mam nadzieję, że ten kod będzie działać. Serio, kod to jest fuck you? Fuck you? Nie, nie może działać. Nie ma szans. Okej, okay, nie mam pytań. Dobra, więc wbiliśmy tutaj do tej wielkiej komnaty superbohaterów. Komnaty? Dobrze, przepraszam, że to dotknąłem. Jeszcze zawołaj se mamę, kurde. Okej, okay, nie mam pytań. Nie ma pytań. Dobra, usiądźmy sobie tutaj i z nim pogadajmy. Ja chcę być super bohaterem. Alright, in order to play superheroes, you have to have a superhero persona. Okay, then you can fill out your character sheet on Kunstagram. Do you have a Kunstagram page? Jego mina to chyba jest moja mina. Well, I guess I can create one for you. So the first thing we need to fill out on your character sheet. Okay, i teraz to, o czym mi tutaj mówiono, są tutaj różne klasy, więc wybierzmy sobie klasę, ja sobie wybiorę po prostu z zamkniętymi oczyma. A, wybrałem sobie klasy, która jest niedostępna, spoko, więc te trzy klasy. Poczekajcie, może tam. Backstory. It's from that backstory that their powers gain meaning. Let's take you back to when you were just a child.
Okej, okay, i teraz po prostu przenosimy się w dawne czasy, gdy jedy spaliśmy jako dziecko. I... nie wiem co, zaraz zobaczymy. Dobra, jesteśmy w naszym pokoju, możemy coś tutaj zebrać. O. Dobra, sorry, już nie fałszuję. Chcieliśmy już w tym wieku piernąć. Mogliśmy. Okej, tak się zaczyna każda historia superbohaterów. Spojrzeliśmy w okno i wtedy usłyszeliśmy mamę, która wołała o pomoc. Bez obrazy, ale to nie są odgłosy, jakby mama prosiła o pomoc. A jednak, mamy złodziejów. I teraz użyjemy naszej supermocy. Szczerze jestem ciekaw, jak wyglądają te nowe ataki, ponieważ są jakieś nowe ataki, więc sprawdźmy. O! Jaka dzicz! Dzicz po prostu! Po co ta agresja? Proszę państwa! Dobra, inny teraz atak. Chyba coś mi nie wyszło. Coś się popsuło. Nice. O, i kto jest mistrzem? Brawo, wiecie, mają po prostu pojęcia, z kim walczą. Kolejny gość, znów będę musiał go zabić. W ogóle, inna sprawa, jesteście, okradacie dom i idziecie do toalety zrobić kupę. Spoko. Dobra, mam 2 HP, uwaga! Zabiję go? I... no halo! O. Prosto za 1000. Dziękuję, dobranoc. I teraz zobaczymy, co się stanie. Uwaga. Coś, co zmieni moje życie na zawsze. Zobaczyłem, otwierając te drzwi. Tatę uprawiającego seks z mamą. That's a pretty heavy backstory. You fight crime because you never forgot the night you weren't in time. And you saw your own father, the man you trusted, fuck your mom. Okay, like a ribbon in time you can't ever change, isn't it? No, to jest po prostu humor South Parkowy. Jednym to odpowiada, innym nie. Mi się to bardzo podobało. Ogólnie bardzo ciekawa technologia. Znaczy, no nie wiem, to byłoby fajne na przykład, jakby perfumy można było tam wąchać. Na przykład promocja perfum i wiecie, nakładacie i możecie powołać różnych zapachów perfum. Ja wam dziękuję za odcinek. Bardzo, bardzo gorąco jeszcze raz dziękuję Ubisoftowi, że udało się to ogarnąć, bo dla mnie jest to niesamowite, że mogę być drugą osobą na świecie, na YouTubie, która sobie to nagrywa u siebie w domu. Dzięki jeszcze raz. I mam nadzieję, że wam się podobało. Stawcie kciuka w górę, jeśli chcecie więcej. Zapraszam też do subskrybowania, o tutaj, o tu. Klikajcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i pióra! Dziękuję za suba. Dzięki.